Narkotyki warte ponad 16 tysięcy złotych i ponad 13 tysięcy sztuk papierosów bez akcyzy znaleźli policjanci w mieszkaniu 57-letniego Wałbrzyszanina. Fałbrzycy kryminalni, wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, w wyniku prowadzonych czynności operacyjnych zatrzymali 57-letniego mieszkańca Wałbrzycha, który w swoim mieszkaniu posiadał znaczną ilość narkotyków. Po wejściu do mieszkania funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli narkotyki: 4500 porcji handlowych metamfetaminy, 337 porcji handlowych amfetaminy, 30 porcji handlowych tabletów psychotropowych oraz 57 porcji handlowych marihuany, co daje łączną wartość rynkową ponad 16 tysięcy złotych. Wałbrzyszalin posiadał w swoim mieszkaniu 13 200 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, co uszczupliło budżet Skarbu Państwa na kwotę ponad 21 tysięcy złotych. Zatrzymanemu grozi kara do 10 lat więzienia oraz wysoka grzywna.